Nazywam się Asia Kowalska. Mam 22 lata i będę do was mówić o najbardziej niemodnym temacie świata. Chcę wam powiedzieć o Jezusie. A wiecie czemu? Bo Jezus żyje! Ja poznałam Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Ja poznałam Jezusa osobiście. Jeżeli znasz swoją matkę i wiesz, że ona jest, to ja tak samo jestem pewna, że Jezus jest, bo ja Go znam. Ja wiem, jaki On jest dobry. Ja wiem, jaki On jest święty. Ja wiem, jak wiele dał mi Jezus. I wiem, jak wiele może dać Tobie. Jak miałam 15 lat, próbowałam się zabić. Teraz kocham swoje życie. Teraz delektuję się każdym z dniem. Ponad 10 lat byłam w kościele katolickim, a teraz żygam na to. Nienawidzę religii, kocham Jezusa. Jezus nie ma nic wspólnego z religią. Jezus, żywy Jezus, którego spotkałam, to relacja, a nie religia. Jeżeli chcesz iść do nieba, musisz narodzić się na nowo. Mam pytanie do was, gdzie idziecie po śmierci? Ja wiem, że idę do nieba. Niektórzy z was w takich rozmowach mówią, że chcą iść do wioski motocyklowej, że chcą iść do domku na drzewie. To jest głupota. To jest głupota. Po śmierci masz tylko niebo albo piekło. Nie ma czyśćca. Niebo albo piekło. I żeby iść do nieba, musisz tylko narodzić się na nowo. Tylko jaś. Nie musisz być dobrym człowiekiem. Dobrzy ludzie idą do piekła. Do nieba idą tylko ci, którzy oddają swoje życie Jezusowi. Do nieba idą tylko ci, którzy narodzą się na nowo. Dobry człowiek, który nie narodził się na nowo, idzie do piekła. Nieprawda! Ale prawda, przyjacielu! Jezus żyje! Ja tego doświadczyłam! Jak miałam już dosyć religii, brat w wierze powiedział mi, że nie znam Jezusa. Ja zapytałam Boga, czy to jest prawda. Tato, czy to prawda, że ja nie znam Jezusa? I On odpowiedział mi na sposób zrozumiały dla mnie, że ja Go nie znam. I wtedy przyszedł moment w moim życiu, w którym mogłam powiedzieć: tak, tato, zgadzam się z tobą, nie znam Jezusa, chcę Go poznać. Przepraszam, że do tej pory żyłam bez ciebie. Oddaję tobie swoje życie, Jezus. I wtedy narodziłam się na nowo. Uwierzyłam, że Jezus umarł za moje grzechy, choroby i zniewolenia. Uwierzyłam, że Jezus jest dla mnie dostępny. Uwierzyłam, że nie potrzebuję religii, żeby iść do nieba. Nie mam nic wspólnego z religią. Ja wiem, że Jezus jest osobistą relacją. Z Nim można komunikować się tylko przez osobistą relację, a nie przez religię. Ja poznałam Jezusa osobiście. Niektórzy z was twierdzą, że Boga nie ma. Ja twierdzę, że nie ma powietrza. Mam taki pogląd, że nie ma powietrza. Jezus jest bardziej realny niż cały ten szast, który jest tutaj. Jestem bardziej pewna tego, że idę do nieba, niż tego, że urodziła mnie moja matka. Jestem bardziej pewna tego, że tylko ten, kto narodzi się na nowo, idzie do nieba, niż tego, że mam ojca. Ja wiem, że Jezus zmienił moje życie. Ja też wpadłam w takie towarzystwo, że próbowałam narkotyków. Czpałam z chłopakiem, dla którego, jeżeli cały stół nie był w narkotykach, a trzy kolejne w alkoholu, to nie była impreza. Na szczęście w moim życiu trwało to bardzo krótko, bo potem spotkałam Jezusa. I ty też dzisiaj możesz wyjść z tego syfu w swoim życiu. Możesz porzucić ten shit. Ja jestem tak szczęśliwa, że ty nigdy nie marzyłaś o takiej wolności, o takim szczęściu. Ja znam poziom szczęścia i wolności, o którym ty nie wiesz, że on istnieje. I dzisiaj możesz go przyjąć do swojego życia. Jeżeli szukasz ratunku, jedynym ratunkiem jest dla ciebie Jezus. Jeżeli szukasz szczęścia, jedynym stałym i realnym szczęściem jest Jezus. Jeżeli szukasz nowej drogi w swoim życiu, jedyną dobrą drogą jest Jezus. Wszystko inne to szans. Wszystko inne to shit. Wszyscy przyjechaliście tu po wolność, ale wy nie wiecie, czym jest wolność. Wszyscy przyjechaliście tu, bo tu jest fajnie, bo legalnie można się naćpać i upić. Ja z Duchem Świętym mam takie stany, że nie potrzebuję ćpać i pić. Bo ja poznałam żywego
Ja poznałam Jezusa, który teraz jest moim życiem. Ja wiem, że to jest niemodne. Ja wiem, że o tym się nie mówi. Ale tylko Jezus, ten realny, żywy Jezus, może dać mi szczęście i życie, którego chciałam. Kiedyś się czułam, teraz uważam, że to głupota. Ilu z was się tnie, przyjaciele? Ilu z was każdego dnia myśli o śmierci? Ilu z was ma dosyć tego życia? Ilu z was po stoku wróci do domu i będziecie nieszczęśliwi? Ilu z was, pytam się? Ja poznałam Jezusa, który dał mi szczęście, zdrowie, życie. 24 na 7. 24 na 7. 365 dni w roku. Znam Jezusa i mam życie. Jezus jest moim życiem. Nigdy nie doświadczysz prawdziwego życia, jeżeli nie oddasz życia Jezusowi. Nigdy nie doświadczysz, czym jest szczęście i wolność, jeżeli nie narodzisz się na nowo. Nie mogę ci opowiedzieć o wolności, którą mam, bo to tak samo, jakbym próbowała ślepemu opowiadać o kolorach. Nie mogę ci opowiedzieć o szczęściu, które mam, bo to tak samo, jak na migi próbowałabym głuchemu wytłumaczyć dźwięki. Jeżeli chcesz doświadczyć to, co ja mam tu dzisiaj, przyjdź do nas, razem się pomodlimy. Narodzisz się na nowo. Jeżeli masz szczerą chęci, dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Przyjaciele, gdybyście wiedzieli, o czym ja do was mówię, ustawialibyście się w kolejce po tego Jezusa, którego głoszę. Gdybyście wiedzieli, czym jest szczęście, o którym mówię, ustawialibyście się w kolejce i błagalibyście mnie, żebym dała wam tego Jezusa. Ale nie musicie tego robić. Ja specjalnie przyjechałam tutaj do was. Nie interesują mnie koncerty. Nie interesuje mnie ćpanie i chlanie. Przyjechałam tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby mówić o Jezusie Chrystusie. O tym, który jest żywy. O tym, który jest jedyny i prawdziwy. Ojcze, ja ustanawiam na tym miejscu twoje cele, plany i dążenia. Ja ustanawiam, że diabeł nie ma prawa tutaj być. Ja ogłaszam, że ludzie na tym miejscu będą się rodzić na nowo. W imieniu Jezusa. Amen.